Spacerując po ogrodach Muzeum Łazienki Królewskiej, najważniejszą postacią pozostaje dla nas król Stanisław August. Urodzony w 1732 roku szlachcic, odebrał staranne wykształcenie, o które dbali jego ojciec Stanisław, wybitny dyplomata, jego matka Konstancja z Czartoryskich oraz zatrudniani przez nich nauczyciele. Wśród nauczycieli młodego Stanisława był m.in. dyplomata rosyjski, poseł w Rzeczypospolitej, ambasador Hermann Karl von Kaiserling, który uczył młodego Stanisława logiki. Uzupełnieniem wiedzy zdobytej w szkole była podróż edukacyjna, Grand Tour. Stanisław Antoni Poniatowski podróżował po Europie kilka razy, a każda z tych misji miała jeden cel – dać Stanisławowi narzędzia do tego, aby w przyszłości pełnił najważniejsze funkcje państwowe, znał kulturę europejską oraz poznał osoby, których znajomość mogła zaowocować w przyszłości pozytywnie dla jego kraju. Choć nikt wówczas jeszcze nie spodziewał się, że Stanisław Antoni Poniatowski zasiądzie w przyszłości na polskim tronie. Pierwszy raz wyjechał, mając 16 lat, na życzenie ojca, aby zdobyć doświadczenie wojskowe. Podróżował wraz z armią rosyjską idącą na Dren, aby wesprzeć Marię Teresę. Podróż odbyła się jednak zbyt późno, aby Stanisław wziął udział w działaniach militarnych. Chociaż oglądał twierdze, chociaż poznał wybitnych dowódców europejskich, prochu nie powąchał. Podróż wykorzystał jednak do innych celów, o czym czytamy w królewskich pamiętnikach. Im mniejszy moja podróż miała związek z wojskiem, tym łatwiej ciekawość moja i upodobania kierowały się ku temu, co w tym pięknym kraju obejrzeć można w domenie kultury, wszelakich sztuk, a malarstwa nade wszystko. Czułem uniesienie na widok Rubensa czy Van Dyka, a mentor mój tak był rad, że wciąż jeszcze biegam tylko za obrazami, iż mimo oszczędnej swej natury pozwolił mi w Brukseli dokonać pierwszego w życiu w tej dziedzinie nabytku. Zakupiwszy mały obrazek, poczułem się, jakbym posiadł skarb prawdziwy. Zwiedziłem Charlottenburg, Potsdam i pałacyk w Sanssouci. Nawet i pokój, w którym mieszkał i pracował najczęściej Fryderyk II. Wielki tam panował nieporządek. Książki, papiery pomieszane i rozrzucone, wszędzie urywki wierszy jego ręką pisanych i wiele mebli nagromadzonych bez ładu. Kobiety, które z urzędu po królewskich domach tego kraju ciekawych oprowadzają, zwane tam castellanes, powiedziały mi, że wyraźnie mają rozkaz zostawić rzecz każdą tam, gdzie ją wychodząc król pozostawił. Zobaczyłem więc w Charlottenburgu po piersie marmurowej Juliusza Cezara pod kanapą, a przewodniczka moja upewniła mnie, że go nie przestawi wcale. We wszystkich sypialniach króla widziałem kurtki haftowane, na jego miarę szyte z kosztownej materii, ale mówiono mi, że nigdy ich nie nosi. Kurtki te przyciągnęły mą uwagę, wyglądało bowiem na to, że znalazły się tam jakby z urzędu. W wielkim zdając się przeciwieństwie do wyobrażenia, jakie mieć można było o dezabilu wojownika filozofa. W Sanssouci widziałem też dwa małe, takie same co do joty, łóżka, stojące blisko siebie. Rozmaite o nich rzeczy mówiono w Berlinie. Przewodniczka mówiła mi, że król się z jednego na drugie przenosi, by uniknąć ciepła, które wszakże bardzo lubi. Pokój, w którym w lecie zamieszkuje, wychodzi na południe, a nie masz prawie dnia w roku, żeby tam ogień w kominku nie płonął. Opowiadali mi ci, których do siebie wzywa, niemal mdleją nieraz od gorąca. Podczas jednej ze swych podróży młody Stanisław poznał angielskiego dyplomatę Charlesa Williamsa. Dzięki tej znajomości już wkrótce młody Stanisław udał się na placówkę dyplomatyczną do faktycznej stolicy Rosji, Petersburga, gdzie pełnił funkcję sekretarza u boku tego angielskiego dyplomaty. W czasach młodości Stanisława, w czasie panowania królów z dynastii saskiej, Rzeczpospolita de facto nie posiadała własnej służby dyplomatycznej, gdyż to dyplomaci drezdeńscy, sascy organizowali tę służbę. W efekcie młodzież szlachecka nie posiadała umiejętności i nie miała gdzie szkolić się w tej wiedzy.
Umiejętności zdobyte przez Stanisława w czasie tej podróży zaowocowały w przyszłości i dały mu możliwość odtworzenia w przyszłości polskiej służby dyplomatycznej. Czas spędzony w domu Williamsa za pierwszego mego pobytu w Petersburgu stał się dla mnie szkołą nowego rodzaju. Przyjaźń i zaufanie, jakie do mnie żywił, tak były wielkie, że niekiedy czytał mi najsekretniejsze dyplomatyczne depesze, albo i prosił o ich szyfrowanie lub odszyfrowanie. Nikt wtedy oprócz niego takiej nauki nie mógłby mi udzielić. Wyjazd do Petersburga zaowocował także romansem z wielką księżną Katarzyną, późniejszą imperatorową Katarzyną Wielką. To właśnie ona zadecydowała wesprzeć Stanisława w staraniu o polską koronę w 1764 roku po śmierci króla Augusta III. Katarzyna liczyła, że Stanisław będzie bezdyskusyjnie realizował jej politykę, jednak przyszłe wydarzenia pokazały, że młodemu polskiemu królowi leży przede wszystkim na sercu interes Rzeczypospolitej. I o tym właśnie możemy przeczytać w pamiętnikach.